Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, a to jest kolejny odcinek z Plague Tale Requiem. Zabieramy się dzisiaj za rozdział 10, Rodowód. Podczas poszukiwań odpowiedzi na niewyjaśnione sny Huga, rodzeństwo znów trafiło na Sofię. W sercu wyspy odkryli mapę opartą na symbolu zakonu. Doprowadziła ich ona do sanktuarium, które należało niegdyś do uczelni dla alchemików. Tam potencjalni uczestnicy w rytuale odprawianym przez hrabiego i jego żonę, którzy marzą, by zostać rodzicami dziecięcia Żaru. A Misha i Hugo dowiedzieli się też o wcześniejszym nosicielu skazy, Bazyliusie i jego opiekunce Aeli, którą zabrano od chłopca i wtrącono do fortu. Derunowie kroczą teraz śladami swoich poprzedników w nadziei na sposób, by ocalić Huga. All right. Like nothing happened. We're good. Especially you. You're the sneakiest child I've ever met. No ba. Look, if there's no fort in your dream, then we'll look for the round tower, all right? All right. And maybe they decorated the island even more. No jestem bardzo ciekaw. Natomiast słuchajcie, w tym rozdziale mamy do zdobycia dwie rzeczy. Pierwsza z nich to jest oczywiście standardowo jak zawsze herbarium Huga. Natomiast kolejna to jest pamiątka. Znaczy wspomnienie. But I still can't believe you went to a convent. My mother came from a wealthy family. They weren't exactly pleased when they found out my father was a smuggler, so off to a convent I went to cleanse me of his sins. It wasn't very effective, it seems. I'd rather be a sinner and be free. So I escaped, I joined my father, and... We must be careful. If my dream is wrong, more things can be wrong. Hey, look around you. It's fine. We're centuries later, right? She's right. We're with you. Hey, if you don't know where to go, don't forget about that map. Yes, thanks. I haven't forgotten. Mamy dostęp do jakiejś mapy? W którym miejscu? Bo nie bardzo widzę dostępu do mapy. Chyba, że... no nie, tutaj też nie ma. Natomiast, moi drodzy, kwestia jest jeszcze taka. Wydaje mi się, że miejsce, do którego my musimy w chwili obecnej podążyć, to jest tamto miejsce przy wiatrakach, które było zamknięte. Więc domyślam się, że teraz tam pewnie będzie nasze główny cel. Natomiast nie wydaje mi się, żebyśmy mieli tutaj w tej lokalizacji cokolwiek do zdobycia, dlatego że już po prostu to zrobiliśmy. Także raczej nie będziemy tutaj chodzić dookoła. No chyba, że gra troluje ludzi i... trzeba przejść. To wtedy niestety przykro mi bardzo, ale tego nie zdobędziemy. W każdym razie dobra, no lecimy do tych wiatraków, bo tam było jeszcze przejście, jeżeli dobrze pamiętacie, wyżej. Więc myślę, że tam będziemy mieli jakby nasz główny cel w chwili obecnej. No, uczcie? To tam pewnie wszyscy są. No, teraz, no dobra, w sumie i tak droga jest ta sama, bo tam będziemy mogli i tak przejść, więc... sprawdźmy. Jezu! Look at them. They sure know how to celebrate. What if they knew the truth? They don't need it. And we don't need them to know. I wish I was like them. You just need to bounce back from this. How do you do that? You... think of something else. Mogę zatańczyć? Nie. Chyba tutaj nie będziemy mieli żadnej rzeczy. W tym budynku byliśmy i teraz tam są ruiny. Dokładnie. Wszystko jest tak
We'll find something in that chapel. Wow, nawet otwarte mamy. Sympatycznie. O proszę, skrzynka na dzień dobry. Almost there. Hugo, wait. Would my knight conquer that tower for me? What? I want to see how you charge it. Claim it for me. Go. Yes. Stay in sight. Yes. Thanks. It's a bit hard for him. I wanted to ask you. Are you sure about all this? It seems like a heavy burden for him. I know. And it is. That's why we're doing this. Listen, we may not know each other well, but you're chasing ghosts. Ghosts that scare him. We've gone through hell, Sophia. You can't imagine. I can't. The question is, does he need more? We have nothing else. I believe you. Fine. Lubię tą Sofię. Jest taka chyba spoko. Chyba. Aha, dobra, i tutaj... czekajcie, czy to jest... A nie, dobra, myślałem, że to jest skrzynia. Mogę przez to... nie mogę przez to przejść. No dobrze, ale zobaczymy, jakie będziemy mieli tutaj odpowiedzi. Ewentualnie kolejną porcję pytań do odpowiedzi. Widzę, że jest zamknięta. Oj, cicho tam. You're not that old. So is that tower ours yet? No, the door is locked. Locked from the other side. Time to take a little look around. Jak najbardziej się rozejrzymy, tylko wydaje mi się, że chyba i tak tutaj po tej stronie coś będzie. Pewnie. A, po prostu możemy wejść. Here. So looks like we're conquering the wall. I didn't tell you, but Hugo is king, and I'm captain of his guard. So you'll rule this thing. But you can be my smuggler. A royal contract. I'm honored. Don't forget we still have a real fort to conquer. Ah, right. The fort and its chapel. Dobra, tutaj chyba nie wiem za bardzo, z której strony możemy otworzyć tamto przejście. Ale widzę, że na drugą stronę będziemy mogli przejść, więc pewnie tam. No niestety, słuchajcie, nie jestem w stanie wytworzyć tak na dobrą sprawę żadnych rzeczy, ponieważ no, mamy pełny ekwipunek. No nie ukrywam, że przydałoby się rozwinąć naszą torbę, ale torba chyba i tak już jest na maksymalny poziom ogarnięta, tak mi się wydaje. No i dobra, no i co? No nie bardzo. Tam w... Aha, dobra, poczekajcie, bo tu jest przecież... Okej. Mówiłem sam, że tam jest coś, że mogę przestrzelić oczywiście... typowe, ja? Come with me. Tak, i zobaczcie, tu jest dziura, będziemy mogli chyba zestrzelić stąd. Indeed. We need to jump down. Dobra, przejście odblokowane. To idziemy. No dobra, jakieś tutaj pytania, odpowiedzi dostaniemy? Yes. Let's get going. Okej, mamy filmik. There it is. Let's hope this fort isn't as crowded as their sanctuary. It surely doesn't sound as appealing. I don't think the Count and Countess dug into the Order's writings. They must have considered the place too sacred. There is only one way to find out. Yes. Let's move. No i niestety mam, słuchajcie, przypuszczenia. Tutaj też mi pisaliście wcześniej, że
Stety czy niestety, ale gra będzie dalej jeszcze trudniejsza, jeżeli chodzi o tych przeciwników. Okej, to jestem jeszcze w stanie przeżyć, tylko pytanie jest następujące, czy nie zbadzi nam się gra tak jak poprzednio, że niektórzy NPC po prostu będą stać w miejscu, a ja nie będę mógł w ogóle przejść, więc kwestia jest teraz taka. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce i zobaczę, że NPC faktycznie jest gdzieś zawieszony, to ja od razu albo wczytam na nowo sekwencję, albo po prostu damy się złapać i spróbujemy jeszcze raz, żeby to zresetować, bo w innym wypadku będzie bardzo, bardzo trudno cokolwiek zrobić. What's going on? There's a storm coming. How can you tell? Trust me. No to w kościach ją łamie, no. Też na zmianę pogody źle się czuję. All this because of a dream. When's the last time a dream meant everything to you? The day I stopped being a child. Hey, that's a pretty flower. You want it? Of course. There was a time when I was the one getting the flower. Time passes, sweetheart. They grow up. All right, let's get to this fort quickly. No dobra. You can stay here. I like it here. Staying here won't help you, Hugo. We must move. Plus, there's a storm coming. Oby ta burza nie odbiła nam się czkawką. Oby. So, Hugo, you ever offered a flower to a lady your age? No. I prefer feathers now. Ah, moving on to something more exciting. Flowers, feathers. Feathers are better. Why? Because they make you fly. I get it. Well, don't fly away right now, please. No, pytanie tylko... Pytanie tylko, co będziemy zbierać w następnej części, bo z tego gdzieś co słyszałem... Podobno gra się kończy w taki sposób i... Tak to wygląda, jakby była następna. Don't get so close. That bridge looks about to collapse. Let's see if we can finish it. Maybe with my crossbow? O! Tak możemy? Punkt zaczepienia, no to tu jest punkt zaczepienia. Is it going to work? Hopefully. No i czad. Well, it worked. Golden staircase up. Will it hold? Just don't jump on it. No dobra, przeprawa do fortu będzie chyba długa. No ładne widoczki. You're missing the sea already. Not yet, but it will come back. But you're not leaving now, right? No, not until I've repaid my debt to your sister. What? She didn't tell you. She saved my life. Oh, well, I'm glad she did. Well, me too. Ja też, bo Sofię polubiłem, ale... Dobra. Słuchajcie, tutaj widzę, że też coś mamy, więc ja się od razu wrócę. Dlaczego nie mogę biegać, gro? Błagam, daj mi możliwość biegania. Please. Very, very old. Yes. Who knows what story lies behind it? What happens to people when their boat breaks like this? Some survive. Some are taken by the sea and sleep forever, cradled by the waves. Nice way to put it. Then they become crab food. Ew! Thank you, Sophia. Anytime. No dobra, wydaje mi się, że tutaj nic nie będzie, ale zdobyliśmy kilka resztek, więc jest spoko. Sprawdźmy w ogóle, czy ja mogę cokolwiek tutaj wytworzyć. No niestety nie możemy, mamy dalej za mało materiałów, ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby tutaj odblokować. Mam nadzieję, że się uda do końca rozgrywki wszystkie tutaj upgrade'y. Natomiast dobra, cały czas miejmy na uwadze, że potrzebujemy jeszcze jednego wspomnienia i jeszcze jednego rzeczy z herbarium Hugo. Więc domyślam się, że to raczej na pewno będzie pióro. Mogę mewę zastrzelić? A, nie mogę. It's big. It's scary. That building on the left. It looks like our chapel, no? I think. Yes. Perfect. Let's keep following the coastline. Ale droga, widzę, i przeprawa będzie dosyć daleka.
bo jest dosyć daleko. O, jest. O. What? He's chained up. We have to go back. No, we need to get to that chapel. Amicia, we've got a dead man here. We'll be careful. We need to be. Let's go. No chodźmy, chodźmy, chociaż trochę mi się to zaczyna nie podobać, niby taka, wiecie, spoko wyspa, Lakuna, wszyscy są happy w ogóle, a tu się okazuje, że są jakieś sekrety. Niestety. What the heck? O Boże, nie. Nie mam dostępu do szczurów, prawda? I caught that one. The others ran away. Shit. Keep watch in case they come back to try and free the rest. I'll take this one back. Understood. The others. Let me go, pig! Oh, I will. Soon. I want quiet. Kill any trespassers. Damn it. Who are they? I'd say the slavers by the looks of it. The slavers? They capture people and sell them like animals. Really? But that won't stop us. To kurde, fajna wyspa. No. What the heck? Misja. No dobra, ale tutaj zdecydowanie musimy się jakoś stąd wydostać. Dobra, mamy checkpoint zapewne. Amicia? Yes, I'm here. I heard. I'm fine, but they're prepared to kill. Let's not waste time. Damn. I don't feel the rats, Amicia. No ja wiem, że nie czujesz szczurów i to mi się trochę nie podoba, bo by się przydały tutaj teraz. Dobra, tam na górze widzę, że... Dam radę tak przejść, żeby mnie nie zauważył. Raczej tak. Mamy skrzyneczkę, mamy widzę schody do dołu. Dobra, nic więcej nie weźmiemy. Dobra, zejdźmy tutaj dołem, zobaczmy gdzie nas to przerzuci. He took that lady away. What is he going to do to her? Try not to think about that. Can we help her? What is this place? Not their hideout. Obviously. Which is probably somewhere near. Tak się zastanawiam, czy tam czegoś nie ma ukrytego, kurde. Ale no chyba jest coś. Dobra, możemy przejść. Jest skrzynia. Nice. Dobra, tylko teraz tak, muszę przygotować dzbanek w razie W, bo będziemy musieli. On się chyba cofnie, prawda? Tak. Tylko problem będzie taki, że on chyba tutaj przyjdzie do nas, no. Dobra, nie wyhaczył nas teoretycznie. W trawę, w trawę, w trawę. Nie ma tu żadnej trawy. Dlaczego, 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 dlaczego? Dobra, tędy już widzę, że... No właśnie. Tędy już widzę, że nie przejdziemy. Kurczę, wiecie co? Strasznie mi korci, żeby tutaj... pozaglądać do tych wszystkich budynków, bo może się okazać, że gdzieś jest jakaś skrzynka, ale z drugiej strony chyba nie chcę za bardzo ryzykować, zważywszy jak
no nie ukrywajmy, trudne są tutaj te wszystkie przeprawy. My musimy pójść na górę. Więc poczekajmy, aż ten ziomek sobie przejdzie. Raczej nie powinien wyhaczyć. Ten most jest zniszczony, więc raczej na pewno nie będziemy próbować po nim iść. Tylko się nie odwracaj, typie, please. Dobra, wejdźmy tu. To rule alone. If he gets more powerful, we won't get better. Sophia, you're prison without. It won't take long to burn. Mam nadzieję, że on się zainteresuje. O kurde, jednak nie. No tam jest w ogóle jeszcze typ. Ulala, ulala, nie podoba mi się to. Just wait till I get my hands on you. Dobra. Tu musimy przejść, nie mamy wyjścia. Ten nas nie zauważy. Dobra, na górę. A, tam nas widzą na górę. O, patrzcie, tam jest w ogóle skrzynia lepsza. Oj, oj, oj. Czyli dobrze by tam było wejść, tylko domyślam się, że tam pewnie będzie ciężko to zrobić. Trzeba byłoby ich wyeliminować, żeby tam coś ogarnąć. No najlepiej to chyba będzie tak, na pewno zabić chyba łuczników, bo to będzie największy problem, więc spróbujmy po prostu. Oni tutaj widzę bokiem jakby wchodzą. Dobra, zabijmy go z kuszy. Ja też nie chcę. Nie chcę tego robić, ale no niestety muszę, jakbym chciał tutaj przejść dalej. Tam jest zdecydowanie lepsza skrzynka, więc lepiej ją ogarnąć, nie? Widzicie mnie? Jezus Maria, tu jest typ! Zszedł na dół! Dlaczego zszedłeś na dół? Wytłumacz mi to! No i dupa. No, nawet nie będę tutaj próbować, bo skontrować go mogę, ale jest ich tutaj zdecydowanie za dużo, więc już spieprzyliśmy. No, żeby dostać się na górę i zrobić to po cichu, to raczej w ogóle nie wchodzi w grę, tak na dobrą sprawę. Największym minusem to jest chyba to, że niestety nie mamy szczurów, które tutaj moglibyśmy wykorzystać do tego. Tam na górze jest zdecydowanie jedna z lepszych skrzynek, więc tam by trzeba było wejść. Nie widzisz mnie? Nie widziałeś mnie. O Jezus, tam jest typ. Schodzimy. Niedobrze. No i zauważył nas? Szlak. Dobra, wiecie co, czekajcie, zróbmy rekonesans szybki. Trzeba zrobić szybki rekonesans, gdzie my tu musimy pójść. Tu są drzwi, które będę musiał rozwalić. Tutaj nic nie ma, tam jest piętro wyżej. Dobra.
wiemy już mniej więcej gdzie iść, co zrobić. No i mnie tu widzą, dobra. To niech mnie zabiją. Dobra, czyli teraz tak, mamy tą skrzynkę tam na dole. Dobrze by było, gdybyśmy weszli na górę, więc też trzeba byłoby to jakoś ogarnąć, żeby zrobić. Jezu, ile mam życia? No zabijcie mnie. Po drugiej stronie nic nie widziałem, więc tutaj mamy po tej stronie, po której teraz próbowaliśmy iść, mamy dwie skrzynki. To przejście jedno plus skrzynkę na górze. I w taki sposób musimy to rozwiązać i w taki sposób musimy to zrobić. Nie mamy za bardzo wyjścia i tak. Tylko, że właśnie... Problem jest taki, że chyba żeby dostać się po tą lepszą skrzynkę, ja niestety muszę ich wszystkich wybić, bo... Inaczej... Może być kiepsko, chociaż da się to zrobić po cichu, ale... Mówię, największa lipa to jest chyba tylko i wyłącznie taka, że niestety nie mamy tego, no, szczurów, więc ja nie jestem w stanie ich nawet podejrzeć, jak oni się tutaj... Nie widział mnie. No, otwieraj. A, wiem co musimy zrobić, wiecie? My musimy i tak się przedostać tam na górę. My i tak musimy się przedostać na górę. Jezus, nie! No nie, dlaczego? Ja pierdziele, dlaczego ty się skręciłeś tu, typie? Skontrujmy to, czekajcie. Spróbujmy może wejść tu na górę. No i nie zdążę tego zrobić, prawda? Cholera. Wiecie co, to jest chyba miejsce, w którym ja muszę wszystkich absolutnie wybić, bo nie wydaje mi się, żebyśmy byli w stanie to zrobić na tyle po cichu, żeby po prostu przejść dalej. Nie ma takiej w ogóle nawet możliwości chyba, żebyśmy to w ten sposób zrobili. Plus jest taki, że checkpoint mamy tutaj, więc źle nie jest, ale no na pewno musimy to jakoś zrobić, żeby... Kurde, nie odwrócę go, chociaż... No i tu jest typ. Ale tam jest też ten duży. Nie, nie ma tego dużego. O, ten się nie odwrócił nawet. A ten tu jest na górze i zaraz spadnie do nas pewnie. No patrzcie, ci tu idą. Może zróbmy tak. Oj, nie mogę już rzucać. Teraz? No i tam mnie już widzi na górze. Nie, to się absolutnie mija z celem. Oni tu nie wejdą, wejdą tylko tędy, tak? O Jezu, to jest... dobra, musimy ich zabić, no nie mamy wyjścia. Także jest mi niezmiernie przykro, ale ja muszę ich wszystkich wyczyścić, bo... Nie zrobimy tego w inny sposób. No i w tego trzeba skuszy. Dobra, żaden nic nie zostawił. Matko. Słuchajcie, trudno się mówi. Czasem niestety trzeba zagrać zupełnie inaczej, bo jakbym miał to zrobić i się męczyć nie wiadomo ile,
To już wolę na spokojnie. No oni tu zaraz na pewno przyjdą w większych ilościach. Jest to też jeszcze nie taki koniec. No ale przynajmniej udało nam się przejść ten fragment. Dobra. Widzę, że tak, nic nie mogę wytworzyć. Nic straconego. O! Możemy sobie, słuchajcie, jakby zwrócić teraz troszeczkę amunicji, w sensie jak tworzymy, możemy zwrócić sobie kilka buteleczek, więc zaoszczędzimy trochę na produkcji. Bo jest szansa, że zostanie jakiś składnik. Let's see what this does. Oh, it's a chandelier, I think. It looks heavy. The chain still looks pretty solid. No dobra, te drzwi będziemy musieli wyważyć na pewno. I'm pulling. Go on. Już. Więcej hałasu naróbcie. Agreed. Dobra, ja jeszcze tak zerknę, czy tutaj nic nie ma, ale nie widzę. Tutaj w tym budyneczku raczej też nic nie ma. Tak, staram się też, wiecie co, rozglądać za nożami, ale nie widzę ich za bardzo. Dreams rarely show the whole truth. But it lied to me. To bring me here. We were supposed to be healed. What dreams don't give, we can take, Hugo. It's exhausting. O, tutaj mogę z... Aha, czyli mamy jakby... O Boże, ja już tam nie wrócę. Albo i wrócimy. Czekajcie, no jeszcze sprawdźmy tą górę, bo jestem ciekaw, czy tam jest jakieś przejście. O, tu jest stół, widzę. Ale na stole to ja chyba też nie bardzo jestem w stanie cokolwiek zrobić. A nie, możemy zrobić. Możemy zrobić akcesoria, ewentualnie alchemię, no bo w sumie sprzęt mamy cały. Bez stołu warsztatowego, no to nie bardzo chyba będziemy kupować. Może w alchemię? Amunicja ulepsza, że możesz zabijać przeciwników, rzucając swój połączony z igni. Okej, no to chyba to weźmiemy, kupimy. Jeżeli możemy ich zabijać igniferem, no to... Będzie chyba spoko opcja. No i zobaczcie, i mamy tutaj znowu dwie jakby drogi, tak? Ja bym chyba jednak spróbował może tutaj na dole jeszcze zerknąć, co jest. A tędy nie wejdziemy, okej. Tak, więc tu jest, widzę, jakby droga bez powrotu. Więc sprawdźmy jeszcze tutaj ten dół. Tutaj też prowadzi droga i tam prowadzi droga. Tylko teraz właśnie pytanie jest, która jest ta właściwa, a która skrywa sekret, bo domyślam się, że pewnie coś tu z sekretem będzie. No właśnie, piórko. See that, Hugo? A feather. Leave it. Why? It's beautiful. From a raven. But it's a dark bird. A cunning bird. It managed to make people believe it's evil. So that people leave it alone. Dobra. Czyli jednak tutaj był sekrecik do zdobycia, spoko. Także zostało nam jeszcze jedno wspomnienie do zdobycia tutaj, więc będzie trzeba mieć oczy dookoła głowy, ale widzę, że tutaj chyba znowu będzie nas niestety czekać kolejne starcie z przeciwnikami. A co tu się dzieje? It's all right. It will be over soon. What the hell is this shit? You got a problem, Diaz? Well, these things come out of the ground to eat us. Our slaves escape. And now what?
you're wasting what remains for that mad countess. Wrong! We're not working for her anymore. It's all in a fresco. The rats announced the coming of a child. And you've seen how hungry they are. So it's simple. We please them, we please the child. We buy ourselves a seat next to his throne. Then the count will bow before us. And the world will follow. So tell me, how many of us will feed the rats before we see your child? You have so little faith. But you keep backing! Oh, wow. Show the child the way to the chapel. Dear Diaz here has the honor of starting it. Ale wiecie, co kwestia jest taka, że skoro są tu szczury, to może będziemy mogli wykorzystać. Oho, już słychać muzyczkę. Ugo, nie. You don't kill people just like that! Why? You do it all the time! Because... And I can kill quicker than you! You don't attack people by yourself! You listen to me and do as I say! Is that clear? I don't care! They're all dead now anyway! Hugo! What the hell? Oho, Sofia się... Sofia się chyba ogarnęła, o co chodzi. Madness. You never said what? Oh, by the way, my brother controls rats and gets them to eat people. You'd have run away. And I didn't want you to. It was wrong, yes. But I thought this place would give us a chance. I thought you wouldn't have to see us like this. Just go talk to him. I need some time. No, to też bym chyba potrzebował trochę Hugo, czasu. I know you're upset. And I know you wanted to help. But killing people, even bad people. They're just like the Inquisition. Like Rodan. They do whatever they want to other people. And sometimes they force us to act, yes. But just let me take that decision, please. All this, it's not fair. I know. It will stop once we find out how to heal you. Come here. I think we owe Sophia an apology. No, chyba by się przydało. Zobaczymy, co powie. Sophia? I'm sorry. I am too. Yeah. Well, let's just walk. No i Sophia już trochę chyba podejście do nas zmieniła. Ale w sumie nie ma jej się co dziwić. Are you all right? Letting it sink in. Yes. Rats. Yes. Dobra, tutaj już widzę, że na pewno będziemy musieli. I chyba tu jest przejście. No dobra, zobaczmy, co jest. Przejście jakieś jest, tylko pytanie, czy... Pytanie tylko, czy tam jest nasze przejście. No, tutaj będziemy wchodzić do fortu. Więc chyba jednak sprawdźmy tutaj ten fragment. Up we go. O, tu chyba będzie wspomnienie. They use this tree to chain up slaves. That's what they do. Look! Is it? A ragdoll. There was a child here. Charming. A child slave? That's possible?
It's not, is it? I'm sorry. They took their door away. You should put it back. They couldn't even bring it with them. But maybe they escaped. That's what's most important. Yes. Come, Hugo, let's leave. Ale kupa. To taka porządna. Ale dobra, najważniejsze jest to, że udało nam się w tym rozdziale ogarnąć wszystkie rzeczy. Bo było właśnie jedno piórko i jedno wspomnienie. Milo's work. He said the blood would show the child the way to the chapel. So there's something there. I'm scared of what it is. Yeah. Ale plus jest taki, że możemy już używać mocy szczurów. O, czekajcie, widzę piryt. Czy on mnie widział? Chyba widział przez chwilę. A, czy ty sobie stąd, kolego, pójdziesz? Byłbym wdzięczny, owszem. Damy radę wejść do tego budynku. Nie widzisz mnie? Ja pierdzielę, co oni tu robią? Tragedia. Nie, nie, Sofia, przesuń się. Nikogo nie zobaczy. Ktoś tu chyba nie wejdzie, będzie próbował. Dobra, zejdźmy. Tam jest typ. Szlak, tu jest kolejny z tarczą. Przejdziemy tak po cichu. Dobra. Teoretycznie jesteśmy bezpieczni. Ja tutaj chyba widzę w ogóle jeszcze jakaś skrzyneczka jest, ale jej nie będę chyba brał. To będzie trochę niebezpieczne. Nie widzisz nas. Teoretycznie powinno nam się właśnie udać. Teraz tak, tutaj jest w ogóle skrzynka. Też bym chciał ją zebrać. Ale boję się, że ten typ nas zauważy. Trudno, nie weźmiemy tej skrzynki. Nie chcę, wiecie co, ryzykować. Tu będziemy musieli zejść na dół, pójść do trawy. Jak oni są tu w ogóle rozłożeni? O, tu jest ich kilku jeszcze, ale... Dobra, ten się odwraca, to schodzimy. Na pewno coś znaczy, tylko pytanie co? Pytanie jak uda nam się... Aha, tędy nie przejdę. Okej, wydawało mi się, że damy radę.
do trawy, szybko. Dobra. Okej, wydaje mi się, że musimy chyba przejść na drugą stronę, bo tędy to nie ma w ogóle opcji, żebym przeszedł. Tylko tamten z tą pochodnią musi się odwrócić. Dobra, nie powinien nas chyba nikt zobaczyć. Okej. A tutaj co jest? Jest tu ktoś? Dobra, tu nikogo nie ma. Tu nas nie było wcześniej chyba. O ja. No i to taki bardzo dirty biznes, bym powiedział. Strasznie. Tu jest, widzę, kolega, który zresztą de facto tutaj chyba cały czas będzie stać. Może spróbujmy ich wydziubać stąd. Chociażby otworzyć skrzynkę, nie? No mam wrażenie, że ten duży się zablokuje. Nie? Serio? No i tu będzie stać pewnie cały czas, prawda? Oczywiście, że tak. Spróbujmy jeszcze raz. Co to jest? Tyle, duży, weź idź sobie stąd. Dobra, wiecie co, nie ma wyjścia, go muszę zabić, jeżeli chcę zdobyć tą skrzynkę, muszę go dziabnąć, bo on się nie odwróci, on nie przejdzie, więc czekamy, aż pochodynka sobie stąd przejdzie. Nie będę ich dwóch zabijać. No ten typu się niestety, no niestety się nie ruszy, nie ma w ogóle takiej opcji, żeby się ruszył. Mam tylko nadzieję, że ten się nie ogarnie. Dobra, poczekajmy, aż on tam dalej dojdzie. Aha, on też się, widzę, ogarnął. Szlak by to trafił. Zabijmy tych dwóch. No, teraz wszyscy tu przyjdą, tak? No, może oni, on tu idzie. O Boże, nie! No nie, no... Come on! Ja pierdzielę. Dobra, musimy przejść i zobaczyć, jak tutaj drogi się ogarniają, bo... Tu proszę wejść. No wejdźcie tu, ej! Wiem, że widzą, ale nie są w stanie na razie mnie zabić. A muszę sprawdzić, jak tu jest droga. Tędy będziemy musieli przejść. I tutaj... A spróbujemy? Nie, no zestrzelam mnie, nie? Chociaż... No i mnie... Aha! No i mnie złapał, kurde, siusiak jeden. Mogę go skontrować? Nie, nie mogę. Szkolender, typie, puść mnie! A dam radę? No nie dam rady. Dobra, ale widzę, że tutaj z tej drugiej strony też mamy możliwość zejścia, więc ja nie wiem, czy czasem... No, największy problem mam z tym, że nieważne, gdzie kogo zabiję, są miejsca, w których nie jestem w stanie pójść dalej. Nieważne, jak bardzo bym się starał zrobić to po cichu, to nie ma innej opcji niż zabicie kogoś tutaj niestety. No tak jak jest na przykład tutaj z tym dużym typem. Tu jest zupełnie lepsza skrzynka, którą no chciałbym zdobyć, ale nie mogę tego zrobić, bo tu stoi jeden jedyny typ, który nie ruszy się nigdzie indziej. To jest problem. To chyba, że nie wiem. Nie, zwykły garnek.
No zobaczcie, no tutaj jeżeli strzelę tym, no to on nie pójdzie. Kamieniem też nie ma sensu rzucać, bo też nigdzie się nie wybiorą, prawda? No, kamień to w ogóle na nich nie reaguje. Do tej skrzynki nie ma w ogóle opcji, żebym podszedł. A już nie mówię w ogóle tutaj o... A gdybym ich podpalił obu? No tak, no to inni się ogarniają. Tamten się zjara? Chyba nie bardzo. Nie, tamten się nie zjarał. Jak ja mam ich stąd wykurzyć, Holender? No jest intruz, tylko że ja bym chciał uniknąć bycia intruzem, ale ciężko jest co zrobić w ogóle. Nie wychodź, nie wychodź! Właź żeż tam. I wyciągnie nas, prawda? No, oczywiście. Nie, słuchajcie, naprawdę, porównując jedynkę do tutaj właśnie tej części, jest straszna różnica pod względem poziomu trudności, niestety. Bardzo duża różnica, jest zdecydowanie... To jest zdecydowanie trudniejsza część, zdecydowanie. Biorąc pod uwagę głównie tutaj skradanie właśnie, bo to skradanie jest naprawdę tragiczne. Dobra, spróbuję przejść, wątpię, żeby mi się udało, bo no właśnie, będą nas podpalać, będą nas zrzucać rzeczami, także to jest tyle. Więc nie ma możliwości, żebyśmy przeszli bez wzbudzenia alarmu, więc niestety, ale ja... O! Czy mi zaliczy... O, tu przyjdzie ten typ, prawda? On tu chodzi. Przyjdzie tu do... Przyjdzie tu. O, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Ale widzę, że te checkpointy jakoś dziwnie się tutaj tworzą. W każdym razie, typie... No i on nas wyciągnie? Aha, czyli nie jestem w stanie się tutaj schować w żaden sposób. Bo nieważne jak byśmy się chowali, to oni mnie tutaj złapią. Dobra, możecie mnie zabić szybciej? Nawet wam wyjdę, proszę bardzo. Dziękuję. Czyli tak, nie ma możliwości, żebym się schował w tej trawie. W sensie tutaj pod tym wozem, więc stąd od razu wychodzimy i wchodzimy w trawę. Może nas w tej trawie nie znajdą. Bo tutaj nawet ich za bardzo nie widzę. Musimy chyba ich uwagę odwrócić, ale... Tam nie mogę. Tędy nie przejdę. No dobra, musimy chwilę... Ja myślałem, że tu jakaś skrzynka leży. Że musimy niestety tutaj chwilę zaczekać. On już poszedł stąd? Nie, patrzy dalej. Typie, możesz stąd iść? Wróć sobie, proszę. Nie chcę ci zrobić krzywdy, ale jeżeli będę zmuszony, to nie mam wyjścia. Dobra, wraca. Czy on wróci znowu do tego wozu? Holender. Dobra, spróbujmy wykorzystać zdolność Sophie z pryzmatem. Kto mnie widział? Czy on się znowu... Nie mówcie mi, że on się znowu... Czy on się znowu cofnie do wozu? Nie no, zwariuję z tą grą. Dobra, teraz to ja mam bardzo duży dylemat, bo my się stąd nie wydostaniemy. Jeżeli to będzie w ten sposób wyglądać, to w ogóle nie ma nawet możliwości... Ja muszę ich wszystkich wybić, nie ma wyjścia, słuchajcie. Nie ma wyjścia, bo inaczej tego nie zrobię. Nie przejdę koło tego typka, nie przejdę drugą stroną, nie przejdę w żaden inny sposób.
niż tylko tutaj ogarniając. Sami się podpalili, widzę. No niestety nas widzieli, no ale musimy w takim razie się ich pozbywać po kolei. Chyba sami pozbyli siebie nawet. A może nas zgubią? Czekajcie, może jednak po cichu można to zrobić, chociaż trochę. No on tu idzie. Chociaż? Okej. Czyli jednak da radę to zrobić. Tylko, no cóż, zrobiliśmy to trochę inaczej, bo zrobiliśmy to na zasadzie YOLO, tak zwanego. Tam łucznik widzę, że próbuje mnie namierzyć, ale mnie raczej nie wyhaczy tutaj. Chociaż ja nie wiem, czy nie będziemy musieli go zdjąć, chociaż... No tutaj jeszcze w tym budyneczku mogło coś być, ale szybko przychodźcie, przechodźcie, please. Go, bo nas zauważy, no idźcie. Dobra. Chyba przeszliśmy. Dobra, udało się. No, widzę, że czasem trzeba chyba faktycznie tutaj przyjolować troszeczkę. Zdecydowanie. Sofia, Boże, ej, wyluzuj, dziewczyno. No, please. Pull him away. You're right. Thank you. Alicia. Hugo, it's over. I didn't know what to do. It's all right. You did well. You let us do it. We have to go now. Come on. How are you doing, Sofia? Kurde. I promised myself I'd never do that again. I'm really sorry, but I'm glad you did. Yes. Well, just try not to get yourself killed. No tutaj raczej nie mieliśmy wyboru z tym typkiem. Jakby nie patrzeć. So, checked all of them yet? Almost. You were right. One was still alive. Let's get going. I don't want to end up like Diaz. Why isn't that portcullis raised yet? Hey, raise the damn gates! I'm coming. Hide in the car when you can. What about you? Come on, what is he doing? Unbelievable. A bo tam był typ. I'm gonna kick his ass. No tak, tam był koleś odpowiedzialny za... Zejście. Oho. Co oni kombinują? Linia krwi? O co chodzi w ogóle? O matko, jaka pokaz slajdów. Ulululu. I stąd. Sophia, do you see any way out of this? With them around, I don't...
Maybe. But it's going to be... no matter. Now, either it works, or I'm dead. What? I can't believe I'm doing this. That thing is amazing. Ah! Yes, my greatest treasure. I wasn't sure it would channel enough of that fire's light. Ale to pierwsze słyszę, żeby w ten sposób przyzwać ciało. Thank you for coming back. Yes. Thank you. I gave you my word. Listen, I can cover us through with it, but I need another fire to get us through this hell. I'll handle it. Right. I'll leave the rest to you. Just tell me which fire you want to go to now, and when you want me to stop. Yes. Poczekajcie, co za słowa? Dzięki prezentowi, bez tego się oprze. Przytrzymaj w celu źródła. Okej. Sophia, open us apart! Everyone stay in the light! So, the chapel's on the other side of that trench, right? Dobra, ale puść już. Halo? Puścisz? Alright, let go. No właśnie tak. Deal. Teraz tak, tam widzę skrzynkę. Oj, nie trafiłem. Open the way for us, Sophia! Stay close to me. Careful. O, o. It's barely bright enough for my prism now. Dobra, to czekaj, to weź. Sophia, tutaj powinno nam działać. My prism isn't getting much light over here. Dobra, spokojnie. Weszliśmy, to najważniejsze. Teraz tak, nie widzę tutaj za bardzo żadnego noża. To nas wbije na pewno na górę. Ale słuchajcie, tutaj no nie mamy... Nie otworzymy tego, bo nie mam noży. Nie wiem, gdzie tutaj wcześniej był nóż. Troszkę Lipton. To chyba nam nie zrobi ścieżki, bo... Chociaż? Okej. Okay. Careful, it's barely bright. Sophia, open up the path. Stay close to me. Mam pewne przypuszczenie, że nóż jest pewnie gdzieś tutaj wbity. We've done that a lot. Obviously, stupid question. My prism isn't getting much light over here. Be careful. Dobra, przestań, bo tu jesteśmy bezpieczni. Open the way for us, Sophia. Stay with me. Dobra. Tutaj mamy easy. I got it. That's a lot of fire. I'll make us a safe path. Nie wiem, gdzie tutaj ewentualnie mógł być ten nóż skitrany. Jak mamy przez to przejść? Już się zjaramy. Może to zgasić, co? Chyba możemy. Aha. Dobra, czyli pierw musimy to zgasić, potem ogarnąć resztę, bo tutaj nic raczej nie wymyślimy. Czyli tak, najpierw gasimy ogień, bierzemy, upalamy i idziemy. Najważniejsze to dojść do miejsca, gdzie jest światło. Ale w tym rozdziale przycina, kurde, strasznie. Sophia, light the way for us. Stay close to me. Wait, don't go too far. It's getting too dark for my prism. Dobra. Hold off the rats from the chapel for as long as you can. Tam jest typ. Dobra, czekajcie, wejdźmy na górę. Co
Zaraz, co? Co? Gdzie? To jakiś ziomek jest w ogóle? Oż kurde. Tutaj jakiś kuca. Nic nie widzi. Tam po drugiej stronie też widzę, jest typ. Zawsze, wiecie, możemy użyć szczurów, żeby pozabijały tutaj tych ludzi. Relax. The child will cleanse us of all this noise. No ale ruszcie się oboje tam. Nie? Serio? Tylko jeden? Szkurde. It's normal to me. No tak. Wszyscy. Czy ja właśnie pod... Przesuń się, Sofia, no kurde, kobieto! Weź no, odpuść sobie. No oczywiście, że to ona, jak ktoś by inny. Odzyskam ten bełt? Nie. Teraz tak, zobaczcie, tutaj na tej, po tej drugiej stronie coś jest. Zdecydowanie. Ale jak... A, mamy patyczek. Okej. Że tego zarządzą szczury. I zdążymy. Kirit! A, no, to by było tyle. Come on! Dlaczego ta gra jest tak trudna? Ale naprawdę strasznie podwyższyli. No nie, i oni żyją wszyscy? Ja pierdziele, serio. No jakim cudem mnie zauważył? Dobra, zabijcie mnie, bo to jest bez sensu. Nie wiem, słuchajcie, jak on mnie zauważył. Nie ruszyłem się na zasadzie biegu, po prostu mnie zauważył. Chyba, że byłem za blisko. Tak też mogło być. Dobra, wiecie co? Darujmy sobie tych typów tutaj. W takim razie weźmy pryzmat. Przejdziemy na drugą stronę, bo widzę, że górą nie ma szans, żebyśmy cokolwiek zrobili. Już przestań świecić. Tu jest koleś, który sobie po prostu stoi. Tylko, że tak. Żebyśmy mogli pójść po tamtą lepszą skrzynkę, my czy tak czy siak musimy go zastrzelić. Nie mamy wyjścia. Chociaż... Dobra. Weźmy tu szybko, szybko podpalmy, szybko idźmy po skrzynkę. Zanim zejdą i nas zauważą. A ja w ogóle tutaj mogłem szczury do nich na górę przeprowadzić. No nie zdążę, Piryt! Przecież masz Piryt! Kobieto, co jest? A nie, dobra, chyba że ja wykorzystałem go do zrobienia tego rozbłyskowego wcześniej. Ja pierdziele.
Dobra, będę musiał wezwać szczury. Nie mamy wyjścia, bo nie zrobię tego. Nie ma najmniejszej możliwości, żebyśmy to zrobili bez wezwania szczurów. Także wezwijmy je, pójdźmy na tą drugą stronę, bo tędy chyba będę w stanie je przerzucić. Pójdziemy na drugą stronę, tylko że kończy mi się i wybijemy po prostu tych tutaj na górze, bo na górę mogę wejść, tego tutaj niestety nie możemy zabić, ale tych możemy. Obu. Tego też możemy. Tego na dole. Też. I tu są wszyscy. Halo. Puść. Puść. No da. Czyli został nam tylko ten jeden tutaj typek. Tak. Ciebie tutaj nie ma. Dobrze, więc teraz będziemy mogli wszystkie rzeczy tutaj stąd pozbierać. Dobra, podpalamy, idziemy po skrzynkę, a potem idziemy dalej. A, tu w ogóle nie ma szczurów. Se poszły stąd, no ale dobra, lepiej podpalić. Dobra, wzięte. Dobra, nic nie wytworzymy. Resztki dostaliśmy też narzędzia. Więc fajnie. Nie, nawet o tym nie myślicie, że mi cokolwiek zrobicie. Do widzenia. Teraz tak. Uj, tu mnie ktoś wyhacza? Gdzie tu jeszcze jest ziomek? A, po drugiej stronie są jeszcze. To niedobrze. O nie, 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 nie. Dobra. Dobra, wytwórzmy to, co możemy. Sprawdźmy jeszcze tutaj ten dół. Ale tutaj... O, dobra. Jest jeszcze coś. Jest jeszcze skrzynka. Także dostaliśmy piryt, więc w razie czego będziemy osłonięci od szczurów. Chociaż mam wrażenie, jakby to chciało... A nie chciało działać. A... Dobra, to teraz tak. Gasimy w takim razie płomień. Sofia? Gdzie jest Sofia? Kobieto, miałaś iść ze mną, a ty tu takie jakieś akcje... Nie! Dobra, Hugo, czekaj. Spróbujemy przejść na drugą stronę. Możecie przejść przez to okno, dziękuję. Aha, tylko tu jest... No, szpuść! Tu jest jeszcze skrzynka Dobra, no to też trzeba dołem zrobić, no nie... Nic tu nie wymyślimy, no te szczury za mną idą. No nie, piryt! Dobra, no nie mamy wyjścia, musimy użyć. Zaraz, tam jest... Jak ja mam to zrobić? O, tutaj. Dobra, tutaj użyjemy chyba po prostu dzbana ze smołą. Odgonimy te szczury stąd.
podpalimy. Będzie po szczurach. Szkoda, że nie jestem w stanie tutaj w żaden sposób użyć pryzmatu. Tam to też się pali? Chyba też się pali. Dawaj, otwieraj skrzyneczkę. Tu jeszcze jest piryt. Tutaj sobie na spokojnie przejdziemy. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Trochę inaczej to przekombinowałem, ale ważne, że się udało. Teraz tak, jak oni tutaj się prezentują? Tu jest jeden, po drugiej stronie też są. Co my mamy tu? Nigdy tutaj nic za bardzo. No niestety, zostali nam sami panowie tutaj z pochodniami, więc... Dobra, wejdźmy na górę. Tutaj raczej szczury do nas nie przejdą. Dobra, ten typ sobie prze... Aha, tu mamy... Odwróć się w dobrym momencie, please. Na przykład teraz. Dzięki temu przejrzę sobie skrzynkę. Tamten mnie nie widzi. Chociaż tak nie do końca. Dobra, trzeba otworzyć bramę. Mam tylko nadzieję, że tamci panowie się nie ogarną. No dobra, ale to my i tak musimy w takim razie zejść na dół. No strzelaj! Co ty robisz? Spadła. No tu słuchajcie, chyba ich też zestrzelimy wszystkich, bo nie widzę za bardzo innego wyjścia. Świetnie, tylko skończyły mi się bełty. Ale został chyba tylko jeden typ. O Jezu, nie. Dobra, weźmy patyczek. Musimy zrobić tak, musimy to podpalić. I zróbmy to tak. Odpalimy piryt. No ej, dlaczego? Co jest do cholery? Dlaczego nie mogę odpalić? Wchodzę w ten, mam piryt jako ten składnik. O Boże, i od nowa? Ja pierdziele, zwariuję z tą grą. Serio zwariuję. Serio zwariuję. No nie zgasiło mu pochodni? Kurde, teraz? Smacznego.
Darnell's been killed. Czekaj, czy to może jeszcze jeden jest? Jest, zgasił mu też tą pochodnię. Pochodnie! O, dziewczyno, czy ty potrafisz? Kurde, no nie przejdziemy w ten sposób, no. O, dziwne to jest. Po drugiej stronie też jest typ. Najłatwiej to będzie po prostu wyłączyć oba te latarenki, im zgasić. Jak zgasimy im latarnie, to tu się nic im, w sensie łatwiej będzie ich dziabnąć. No dobra, aha, oni są dwoje tutaj. Aha. Wcale nie widział, że Sofia przechodzi, nie? Wcale. Nie przejdziesz tędy, prawda? Ile mamy strzał? Mamy 3, idealnie. No to cyk. Cyk. I tu jest jeden typ, który jest mi nie... Dobra, musimy to zrobić, zrobimy to tak, podpalimy to. Zejdziemy. Rzucimy tutaj w garnku i po prostu przejdziemy, bo inaczej nie widzę tutaj rozwiązania z tego. Dobra, nara szczury. Jeszcze dalej? Cholera, jaki długi rozdział. No dobra, wejdźmy. Tu raczej nawet nie mam, ale mam dziwne wrażenie, że tu będzie walka z tym typem. Teraz się wszystko okaże. So many of them. They're pretty recent. Who did this? Milo? This fresco. It's the carrier and his protector. It's the only one where she appears. So what? This chapel was dedicated to her? To the protector. Aelia was just filling a position. That was her function among the order. They wanted to punish her. Dobra, czy my mamy teraz zejść na dół? Let's look down there. Where the hell is Milo? I don't know. Aelia's more important. The crypt. There's nothing. Let me look. Unum, tueri, omnes, tuendo? Protect one, protect all. That's from the protector. The order locked her in here. That's a nice dynasty of morons you got there. Be careful. There might be a spider in there. Pająki. This thing again. Why? She's angry. Scared for the carrier. He's so young. She wants him back. She knows where they took him. The sanctuary. The palace. The fort. The map. This is where they took him.
Wait. So it's that easy. Under the map, just like that? Just like that. A protector's legacy to another protector. Sure. That makes sense. Whatever. Just another day in your life. Let's go back to the map. Matko, dalej? It still doesn't tell us where Milo is. Well, it looked like his work was done. Nie, tu będzie walka z nim na wejściu, na bank. To nie jest możliwe, żeby on tak po prostu zniknął. Na pewno będziemy walczyć. On już tu na nas czeka pewnie. Tak myślałem. Oho. You. It's you. You've answered my call. Did you like my offering? I can help you rule. I've got men, slaves. You killed all of them. For you. The Countess. She calls herself a mother, but you need no mother. You need servants. Stop telling me what I want. Dobrze. Chociaż może byśmy się czegoś dowiedzieli. Ale co, nie ma walki? No. She is. Don't say anything. Okej. Czyżby Sofia też miała jakieś takie dziwne relacje tutaj? They killed Milo. Here. Here we go. They're coming. Nie. Watch over Hugo. They slaughtered Milo. Dlaczego? Men, come here. We need everybody. Kill the guy. Yeah. Oh, wait. No, it won't stop us. Not now. Dlatego jak mam... O nie. Dlatego jak mam okuszą chyba. Jak ja mam go dziabnąć? Odpalmy. No przecież on miał umrzeć. No bez jaj. Bez jaj. No w pysk dostał, no kurde. Dostał w pysk i żyje. No nie ma opcji, żebym... Muszę mu tą tarczę jakoś... Wiecie co? Może bym go obkleił smołą? Aha, tu mu nic... Chociaż? Tylko bez... Aha, idą następni jeszcze. Aha, duży. No ba, raczej gorąco, bo ja tu nic nie zrobię teraz. No ej! Nie mówcie mi, że umrę. No come on!
Jak ja mam ich pokonać? Aha, i zaczynamy od nowa, tak? Okej, okay, no dobra, to już mi się średnio podoba. No, no tego muszę bełtem, no nie mamy tutaj wyjścia. Tam na górze jest zwykły, normalny, no to oczywiście sprocy go. Warunkiem, że trafię. Naprawdę? Nie mogę? Wychyl się, halo! No... Co do... Czy tamten koleś został... Czy on się cały jest zabity? Ja bym bardzo prosił, żebyś mi go pomógł. Nie obraziłbym się, naprawdę bym się nie obraził. Serio by się nie obraził. No przecież mnie popierdzieli. Strzelaj. Dobra, tu jest kolejny typ, to też go podpalimy. Rzućmy dzban ze smołą, póki się jeszcze kopci. Aha, to nie był ze smołą. No nie! Skąd on się tu wziął? Typie, weź idź sobie. Wiecie co, tu mi bardzo nie podchodzi. No jeszcze idą? What the heck? Znowu idzie tarczownik, tak? No dlaczego ja go nie mogę trafić? Patrzcie, skubaniec, jak to wszystko odrzuca, nie? Strasznie. No idź żeś stąd! Co ja mogę zrobić, żeby w niego... Aha! Naprawdę? To czas się nie zatrzymuje? Strzelaj. No to możemy wejść? Proszę, wejdźmy, bo ja już nie mam amunicji. O, oho. Mam nadzieję, że ten rozdział się skończy. Zajdzie godzina 40 prawie. Przeprawa bardzo ciężka, naprawdę ciężka. Hey, this place was supposed to help. But I'm still the same. It's even worse. Hugo, look at me.
Hugo, look at me. Sophia. Why are you crying? Because you're going to leave. Because of me. Calm down. Now you listen to me. I've never seen anything like you two. And for some stupid reason, I like you. And I like you at the shittiest worst of your life, right? I'm fine with that. Even the strangest things happen for a reason. Sailors' stories are full of it. That said, you need to seriously calm down and listen to what adults tell you. Deal? And you are not a goddamn army. He looks up to you. And when your death wish becomes his, this is what happens. And this will have consequences. So, are you staying? Don't say it out loud. Thank you. No, trochę namieszali oboje. Ale chyba skończyliśmy 10 rozdział i chyba się cieszę, że go skończyliśmy, bo naprawdę, słuchajcie, godzina 40, nagranie mi wyszło, ja wam to i tak podzielę zapewne na dwie części. Także słuchajcie, rozdziałów jest 17, więc zostało nam jeszcze 6, nie, 7, bo skończyliśmy 10, więc zostało nam jeszcze 7 rozdziałów. Mam nadzieję, że do końca tego tygodnia uda nam się serię skończyć, ale znaczy raczej na pewno, bo jak już mówiłem, nagrywam to dla was rozdziałami, tylko niestety muszę dzielić na dwie części, bo potem mam duży problem z renderem, więc te dwie części z reguły dostaniecie raczej po sobie. Więc dobra, na dzisiaj to by było na tyle. Ja wam za dzisiaj dziękuję, słyszymy się w kolejnych odcinkach niebawem, także trzymajcie się, cześć, pa, pa.